A dzisiaj, proszę Państwa, jako że pogodę mamy jaką mamy, czyli zawitała do nas jesień, brzydka, czysta i zimna, w związku z czym trzeba się trochę ogrzać, a gdzie najlepiej, jak nie w Afryce, prawda? Dlatego dzisiaj gościmy Państwa Marię i Tomasza Zwolenkiewiczów. Jeżeli Państwo nie znacie, to przedstawiam. Dziękuję serdecznie. Właściwie właśnie celem, dla którego myśmy na tą wycieczkę pojechali, była delta rzeki Okawango. Już wiele lat temu był taki program. Ja oglądałam w telewizji program o delcie rzeki Okawango i ten program mnie zachwycił. Rzeka Okawango płynie na granicy, tu ona się składa z kilku odnóg, w każdym razie dopływa tutaj i rozlewa się tym rozlewiskiem tutaj w północnej Botswanie. To potem jeszcze dokładnie o niej też powiemy. Tutaj był taki obóz, mieliśmy dwa noclegi trzydniowy, taki kemping na terenie Parku Narodowego, ale wśród zwierząt. I następnie do Livingstone, czy popularnie zwany Victoria Falls, czyli w Zimbabwe, tutaj wodospady Wiktorii. Stąd do samolotem z powrotem do Johannesburga, uciekł mi Johannesburg tu i z powrotem do Namibia, bo to jest ciekawe. Namibia jest o tyle ciekawa, jeśli chodzi o sam może ustrój, tak można powiedzieć, bo Namibia była kolonią niemiecką. Niemcy mieli stosunkowo małą kolonię. Była kolonią niemiecką, a że Niemcy zakolonizowanie zabrali się stosunkowo późno, to też, że tak powiem, wszystkie lepsze fragmenty Afryki, lepsze obszary Afryki były już zajęte, kolonizowali to, co im zostało, czyli to wybrzeże. Dlaczego to było niedobre? Bo wybrzeże tu jest bardzo nieprzyjazne. Tu w zasadzie poza niewielką zatoką w okolicach Walvis Bay nie ma zatok, nie ma naturalnych takich miejsc przyjaznych do wybudowania portu. Jest bardzo wiele takich różnych mierzei na wybrzeżu, szczególnie na północy. Ta północna część wybrzeża przy północnej Namibii nazywana jest wybrzeżem szkieletów. Od wraków statków, których tam znajdują się w niesamowitych ilościach i które bardzo dobrze widać z lotu samolotem, ponieważ są i płytkie mierzeje i z powodu na bardzo często występujące tam mgły, no wiele statków nie docierało do portu, rozbijały się przy tym wybrzeżu i tak są nazywane. Cały czas pustynia. A, tu jest delta Okawango. Problem polega na tym, że to właściwie były tereny bardzo niesprzyjające dla ludzi, bo tam nie szło tam po prostu żyć. Plemiona duszmeńskie, czyli te ludy San, zamieszkiwały również pustynię Kalahari. I miały spokój, jedyne co to walczyli z Zulusami, którzy właściwie mieszkali w granicach, jak tutaj widać na tej mapie, koło Lesotho. To były główne miejsca, gdzie te królestwa zuluskie były. I słynny Zulus Chaka ich też tam napadał, bo chciał poszerzyć swoje imperium i poszerzał to imperium, żeby część tej Botswany dzisiejszej również zajął. Natomiast taki skok zupełnie na tych ludzi, bo tam te ludy San zostały znowu zgnębione przez Ovambo i Hereromo, mieszkały i w Namibii, i w Botswanie. W każdym bądź razie biali tam doszli w 1836 roku, ponieważ tutaj koło Kapsztadu, ten kraj południowo-zachodni, tam to były przepiękne tereny, zresztą kto był w południowej Afryce to widział. I oni tam, tych burów najwięcej było, najwięcej się działo. Natomiast tam zaczęli przyjeżdżać Anglicy i zaczęli się z tymi burami niespecjalnie zgadzać. I w 1836 roku ci pierwotni osadnicy, oni się czuli, że oni są właściwie już takim ludem zamieszkującym Afrykę od pokoleń, od XVI wieku. Oni rozpoczęli taką wielką wędrówkę, Great Trek, oni to określają, i szli na północ. Na północ w okolicy dzisiejszego Johannesburga i tam zaczęli tworzyć właściwie trzy republiki burskie. To był Transwal, Natal i Orania. I właściwie odpuścili południową Afrykę w dużej części dla napływających Anglików. A tu jeszcze w tym lesie tropikalnym? O, tu właśnie widać te rozlewiska, że jak ta rzeka się rozlewa przed tym wodospadem. A tutaj z kolei, tam będzie za chwilę inne zdjęcie, bo to już jest tak. Tu jest most na tym, czyli tam, tu w zasadzie kończą się wodospady. Jest most, który dzieli Zimbabwe od Zambii, tu już jest Zambia, ale tu widać, to będzie widać z góry, jak ta, bo tu już płynie rzeka, jak ona żłobi i ona potem tam jeszcze dalej, tam dalej była elektrownia już po stronie zambijskiej, jak to jest wyżłobione w tym terenie przez właśnie tą rzekę.
Myśmy potem drugi raz jeszcze tam poszli, także mamy tutaj zdjęć trochę takich pomieszanych. Można oczywiście na rafting. I to jest jeden z takich bardziej trudnych raftingów. Mówią, że jeden z najtrudniejszych w ogóle, jaki można uczestniczyć. No a tu jest właśnie ten most. Od naszej, a tu nielegalnie przekraczamy. O, i tu jest właśnie dobre zdjęcie, bo tu jest tak, rozlewisko, znaczy to jest sfotografowany mapka, która tam była w tym. Tu jest tak, się rozlewa rzeka i tutaj są poszczególne, tu jest Katarakta Diabła, Wodospad, Krzudiarz-Końska Podkowa i tak dalej, to jest ponazywane. A tutaj się idzie, tu jest wejście i wtedy tym brzegiem, tu są te punkty widokowe, się idzie po prostu podziwiając te widoki. A tu jest to rozlewisko. A to już jest z kolei, ostatni dzień mieliśmy taki rejs po rzece Zambezi, ale w tej części górnej, czyli tak jakby ona w tamtą stronę była do wodospadów, a myśmy wpłynęli w drugą stronę górną. Tu zwierząt było mniej, ale też było bardzo urokliwe. Tak jak bardzo łagodnie. Ten rejs miał tą przewagę, że drinki były wliczone w cenę. I bardzo, bardzo, bardzo chodzili i nalewali ci panowie tam, ten kapitan z tą całą załogą. Tam, cofnij jeszcze, tu siedziała, co było się myśleć, bo tu siedziała nasza grupa, a po przeciwnej stronie siedziała taka grupa z Izraela. I w pewnym momencie, myśmy mieli taką panią chyba tą, bardzo była taka organizatorska, bardzo wszystko na początku oświadczyła, że tu każdy powie, jak ma na imię, wszyscy już się znają. Taka osoba czasami jest potrzebna w grupie. I tutaj ona stwierdziła, że trzeba coś zaśpiewać. No to śpiewaliśmy, odszła dziewczynka do laseczka, no to ci Żydzi zaczęli śpiewać swoje. No to potem było tak, kto lepiej zaśpiewa, słuchajcie, cały rejs był taki. A im dłużej nalewali, tym lepiej śpiewaliśmy. Na całej trasie. Także to bardzo dobre. Najlepsze na tym obozie. Ale na obozie na przykład śniadania były bardzo skromne, bo na śniadanie był chlebek z lepki. Na śniadanie tam jakiegoś było normalne wołowina, tak. Nie, bo myśmy też próbowali z tych zęb, z tego wszystkiego, ale wołowina, zwykła wołowina, ale mają naprawdę taką rzekową. Jako Afryka jeden z najlepszych miejsc, jakie widziałem za Polskę. Zawsze jak mówisz, no, zdecydowanie. To by się bardzo podobało. Może inne, bo to jest właśnie tak, że chyba po prostu nie. I w Namibii jest zupełnie bezpiecznie. Można sobie chodzić po ulicach, nikt nikogo nie zaatakuje. Chyba ataków już nie ma.